zakończyło się ostatnie spotkanie drugiej czynnej Świt Nowy Dwór Mazowiecki. Zwyciężył 6-0 z motorem Lubawa, więc żegnamy się miłym akcentem. Przypomnijmy jeszcze raz strzelcu bramek, dwa trafienia, Radosław Kamiński. Po jednym dokonali Krzysztof Nabora, Przemysław Krzysowa, Konrad Pyrzyna i Bardziu Mistry. Szanowni Państwo, serdecznie dziękujemy, że byliście z nami w drugiej czynnej. Przed nami przerwa zimowa. Wkrótce pojawi się grafik skaningu, przyjdzie na naszej stronie.